teraz spróbujemy rozdzielić ten aloes tutaj i zrobić porządek z tymi odnóżkami z boku. Mamy operatora kamery, więc mam nadzieję, że uchwyci wszystko. Mamy kawałek nożyka, weźmiemy, żeby nam było tutaj może łatwiej. Jak najgłębiej spróbujemy oddzielić tą największą odnóżkę. Dobra, mamy nasz kawałek aloesu. Teraz powyciągamy tutaj stąd te mniejsze odnóżki. Mam nadzieję, że wyjdą z korzonkami. Jak nie, to też je wsadzimy do wody. No, będą. Opa. Dobra. O, i teraz ten nasz aloes po prostu postawimy. Damy mu tutaj podpórkę. Będzie sobie mógł do góry rosnąć. Tu jeszcze co prawda, a to jeszcze oderwiemy ten jeden. Ok. No to i ten oderwiam. To tak w sumie go wyczyścimy całego już. Jest malutka, musi jeszcze urosnąć. No dobrze, to tak wygląda nasz aloes teraz. Tu proszę kamerzystę, żeby skamerował cały, jak wygląda. I tak go zostawimy. I podeprzemy tylko. I na wiosnę ląduje w szklarni. Dzięki, do usłyszenia, dziękuję bardzo. No dobrze, ogołociliśmy nasz aloes. Widzimy, że nam się kładzie trochę. Ale już jest ładny, bardzo bez żadnych innych odnóżek. Możemy sobie pomóc zwykłą pałeczką od sushi. Wbijemy ją tutaj, gdzie się przewraca. On się o nią oprze. No i będzie mógł sobie rosnąć do góry bardzo ładnie. Odstawimy go tutaj. A co z naszymi pozostałymi odnóżkami? Ja się staram odrywać odnóżki, które, zobaczcie, to jest długość dłoni, to jest 1/4 bądź więcej wielkości rośliny macierzystej, ma przeważnie od 4 do 5 listków, już no ten jest już taki duży, natomiast myślę, że o ten, który jest już połowę mniejszy od niego, też spokojnie nam się ukorzeni w wodzie. Żeby ukorzenić w wodzie, ja mam przygotowany taki pojemniczek. Wsadzam po prostu nasze odnóżki w ten pojemniczek. Z tyłu mam już starsze, które tam stoją od 3 miesięcy. Tutaj malutki aloes drzewiasty już nam puścił korzonki, więc będzie można go niedługo wsadzić. Wsadzam nasze odnóżki do wody i zostawiam na kolejne 3 miesiące. I tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że w kwietniu wsadzimy je w ziemię, w czerwcu wylądują w szklarni. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym filmie.